owoców zaprzątających uwagę artystów niż tych, o których mówiłam w poprzednim odcinku, jest znacznie więcej. Możemy je odnaleźć w barwnym koszu martwej naturze namalowanej przez Giuseppe Archimbolda, którego dzieło prezentowałam w odcinku 16. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, także i tu artysta bawi się naszą percepcją. Jeśli odwrócimy obraz o 180 stopni, pojawi się zupełnie nowe odczytanie treści. Ułożone w plecionkowym koszu jabłka, gruszki, winogrona, śliwki, a nawet egzotyczny owoc granatu ułożą się w męską pucłowatą twarz. Kosz Archimbolda jawi się jako swego rodzaju róg obfitości, symbol dostatku i płodności ziemi. Nierzadko te znaczenia są przypisane tylko owocowi granatu. Poprzez wielość ziaren jest traktowany jako odniesienie do płodności, obfitości i matczynej opieki. Takie znaczenie symboliczne możemy przypisać owocowi granatu trzymanemu przez Jezusa na obrazie pędzla Sandra Botticellego. Madonna z owocem granatu to skomponowana w tondzie scena przedstawiająca Marię z małym Jezusem w otoczeniu aniołów. Umieszczone ciasno w przestrzeni obrazu postacie charakterystyczny sposób prezentują styl artysty. Maria została obdarzona typem urody często występującej w dziełach mistrza. Podobnie jak inne dzieła Sandra Botticellego, także ten obraz zawiera skomplikowane metafory, zawoalowane przesłania. Trzymany przez dzieciątko owoc granatu do złudzenia przypomina ludzkie serce. Obrana część owocu sugeruje jego komory oraz aortę wraz z trzema rozgałęzieniami. Granat trzymany jest także z lewej strony klatki piersiowej, podkreślając tym znaczenie łączące przedstawienie z sercem. Symbolika granatu może zatem w tym konkretnym przypadku odnosić się do połączenia życia i śmierci. Granat jest symbolem cierpienia. Poprzez swój sok o intensywnie czerwonej barwie rodzi skojarzenia z krwią i męką Chrystusa. Mistyczna, ideowa koncepcja obrazu Sandra Botticellego połączona zostaje w obraz świata, który został zapisany na okrągłym podobraziu. Wśród egzotycznych owoców do kultury europejskiej przeniknął także ananas. Przywieziony przez Kolumba szybko zyskał uznanie w kręgach zamożnej arystokracji. Ze względu na swoją niedostępność i wyjątkowe walory smakowe stał się symbolem prestiżu społecznego, bogactwa i osiągniętego sukcesu. Umieszczenie przedstawień ananasów na każdej z wież Katedry Świętego Pawła w Londynie miało zdaniem jej architekta podkreślić wyjątkowy splendor tego najbardziej znanego kościoła anglikańskiego Wielkiej Brytanii. Idąc tym tropem, chętnie umieszczano ananasowe szczytniki w zwieńczeniach wież, w dekoracjach ogrodzeń, jak i nawet nagrobków. Zaskakująco egzotycznym owocem wydawać się może wielka truskawka, kilkukrotnie namalowana na słynnym dziele Hieronima Boscha, zatytułowanym Ogród Rozkoszy Ziemskich. W środkowej części tryptyku tak naprawdę widzimy znacznie powiększone poziomki, owoce, które naturalnie występują w lasach. Truskawki, jakie znamy dziś, są wynikiem mieszanki genetycznej z rośliną przybyłą z Ameryki. Owoc podobny do dzisiejszej truskawki rozpowszechnił się dopiero w XVIII wieku. Przeskalowane poziomki są zatem artystyczną wizją Boscha, który w dobitny sposób chciał zwrócić uwagę na zmysłowy charakter swojej pracy. Wgryzające się w owoce postacie to alegoria pełnego rozkoszy życia po śmierci. Obraz ma charakter moralitetu i według niektórych badaczy ma skłaniać do refleksji nad życiem w oczekiwaniu na rozstrzygający sąd ostateczny. Również rozpatrywany być może jako obraz utraconego raju. Owocem odnoszącym się do znaczeń zmysłowych i erotycznych jest banan. W polskiej historii ma on jednak znacznie szerszy kontekst. W okresie PRL-u banan traktowany był jako dobro luksusowe, synonim świata zachodniego. W odniesieniu do wszystkich tych wątków stworzyła swoją pracę Natalia Lachlachowicz. Jej kontrowersyjna do dziś i dyskusyjna praca powstała w 1972 roku, niemalże 50 lat temu. Dzieło Natalii LL
istnieje do dziś w zapisie wideo i w zapisie fotograficznym. Artystka, operując narzędziami sztuki konceptualnej, zmusiła widza do skonfrontowania wiedzy i emocji ze swoim dziełem. Swojemu działaniu dała kontrowersyjny tytuł o wymiarze oksymoronu – sztuka konsumpcyjna. Intensywność kolorów, bogactwo kształtów i form owoców od wieków inspirowały artystów do umieszczania tych motywów na obrazach. W wieku XVII martwa natura usamodzielniła się, stała się odrębnym tematem malarskim i zaczęła żyć własnym życiem. Włoski twórca martwych natur Giovanni Stanci specjalizował się w przedstawieniach wyszukanych struktur ułożonych z owoców. Dzięki jego obrazom możemy poznać pierwotne odmiany niektórych gatunków. Na prezentowanym obrazie widać praprzodka dzisiejszego smakowitego arbuza. Stanci maluje swoją martwą naturę na ciemnym tle, korzystając z nauk szkoły Caravaggia. Łączy jednak w swoim obrazie inny temat, z którego trudno mu zrezygnować. To pejzaż. Jasna przestrzeń nieba stanowi ciekawą przeciwwagę optyczną dla rozświetlonych wielkich owoców ułożonych na pierwszym planie. Dorodne i doskonałe okazy arbuzów, gruszek, śliwek i brzoskwiń są niemalże doskonałe w swoim kształcie i kolorze. Z przekazu wiemy, że w ich tworzeniu towarzyszyli artyście jego dwaj bracia, Niccolo i Angelo. Możliwe, że prezentowana martwa natura jest zapisem zachwytu wszystkich trzech artystów nad płodnością świata natury. Interesującą pracą malarską o tematyce owocowej jest wczesne dzieło Claude'a Monet. We wczesnej fazie swojej twórczości, w okresie realizmu, artysta pokusił się o uwiecznienie wielkiego słoika wypełnionego soczystymi brzoskwiniami. 26-letni artysta skupił się na przedstawieniu refleksów i odbić, które pojawiają się w szkle, jak i w kamiennym blacie stołu. Wypolerowana powierzchnia marmuru powtarza kształty i formy zarówno naczynia, jak i luźno leżących owoców. W swojej martwej naturze Claude Monet analizuje malarskie powierzchnie. Z dużym wyczuciem odczytuje różnice pomiędzy gładkimi brzoskwiniami zanurzonymi w słodkim syropie, a tymi, które nadal zachowały świeżość swojej aksamitnej skórki. Obraz Claude'a Monet jest przykładem tendencji, która rozwinie się pod koniec wieku XIX i dopełni w wieku XX. Owoce będą przede wszystkim dla artystów pretekstem dla ukazania form i barw. Szczególne miejsce znajdą w dziełach Paula Cézanne'a, postimpresjonisty, artysty, który stworzył podwaliny dla sztuki kubizmu. Cézanne malował proste układy codziennych form, prozaiczne domowe utensylia, obrus, dzbanek i cukiernica w swojej zimnej tonacji zostaną zestawione z intensywnymi plamami stożkowatych i kulistych form owoców. Jedna z anegdot o Cézanne głosi, że artysta podczas malowania swoich martwych natur posilał się owocami, jednak tak je układał, żeby wykorzystując perspektywę kulisową zasłonić wszystkie ich braki. To, że chcemy odczytać owoce w całości, jest wynikiem naszego codziennego doświadczenia, pamięcią kształtów owoców, którą nosimy w sobie. Ciekawą rolę w dziejach sztuki pełni cytryna. Jej rodowód sięga Bliskiego Wschodu. Sprowadzona została prawdopodobnie w V wieku przed naszą erą na wybrzeża Morza Śródziemnego, następnie rozpowszechniła się na terenach Egiptu. Europejczycy poznali ją zapewne podczas wypraw krzyżowych. Hodowana następnie w Hiszpanii, stała się luksusowym, poszukiwanym towarem uzupełniającym europejską dietę. Udający się na swoją wielką wyprawę do Ameryki Krzysztof Kolumb zabrał ze sobą pestki cytryny, które znakomicie przyjęły się na nowej ziemi. Prawdopodobnie dzisiejsze ogromne plantacje meksykańskie zawdzięczają swój sukces wyprawie, która poszukiwała nowej drogi dotarcia do Indii. Przedstawienia cytryn najczęściej znajdujemy w malarstwie niderlandzkim i flamandzkim. W XVII wieku owoc ten cieszył się ogromną popularnością ze względu na swoje smakowe walory, jak i przekonanie o zbawczej roli medycznej. Uznawano, że jest owocem zdrowia. Cytryna traktowana była także jako symbol luksusu.
z biegiem czasu stanowiła nieodzowny dodatek do napojów i owoców morza. Jak podliczyli badacze amerykańscy, na wspomnianym obszarze ponad 51% wszystkich obrazów namalowanych w XVII wieku zawiera przedstawienie cytryny. Malowano ją nie tylko na martwych naturach, ale także w przedstawieniach scen rodzajowych czy scen marynistycznych. Czasami na pokładach widoczne są skrzynie wypełnione żółtymi owocami. Na XVII-wiecznych martwych naturach cytryny odnajdujemy najczęściej w półobranej formie. Artyści przedstawiali je przekrojone, ze zwisającą w formie serpentyny skórką. Taka koncepcja prezentacji pozwalała na wykazanie się biegłością w opracowaniu struktury owocu, jego błon i miąższu. Realistyczne przedstawienie cytryny najczęściej pojawiało się na obrazach mistrzów cechowych. Było ono potwierdzeniem biegłości artysty i gwarantowało uzyskanie przez niego znacznie wyższej ceny za dzieło. Można zatem wysnuć hipotezę, że cytryna była swego rodzaju znakiem jakości towarowej. Równocześnie też w symboliczny sposób komponowała się z treścią całego dzieła. Widzimy ją na jednym z dzieł Willema Klaasza Hedy, niderlandzkiego malarza zawodowo związanego z Harlemem. Był on właścicielem dużego warsztatu malarskiego, pracującego na potrzeby zamożnej klienteli. W jego martwych naturach widać zbytkowe utensylia. Zgromadzone przedmioty należą do rzadkich i wytwornych. Widzimy ułożone na stole różne naczynia. Artysta odmalował je z pełną, niemalże fotograficzną drobiazgowością. Po mistrzowsku oddał różnice pomiędzy strukturami, światła rozkładające się na poszczególnych formach, przebłyski i refleksy. Heda skupił się na różnicach pomiędzy miękką materią ciemnozielonego aksamitu, zwiewną strukturą pogniecionego lekka damaszku, metaliczną twardością kielicha i dzbanka, połyskiem szkła i chropowatością leżącej na pierwszym planie chałki. Obraz interpretowany jest w kontekście dzieł wanitatywnych. Jest swego rodzaju moralitetem głoszącym upomnienie wobec rozwiązłości, opilstwa i obżarstwa. Resztki po posiłku, przewrócony kielich i wbity pomiędzy serwety nóż przypominają o marności, kruchości i ulotności życia. W tym kontekście cytrynę możemy czytać jako metaforę goryczy życia. To, co delikatne, kryje się pod jej skórką i tę delikatność należy chronić. Współczesnym echem wanitatywnych rozważań Willema Klaasza Hedy są prace Kathleen Ryan. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych artystka tworzy instalacje nawiązujące do wizerunku owoców. W kolekcji nazwanej Zły Owoc znajdują się także przeskalowane cytryny. Artystka tworzy je z pianki poliestyrenowej, przyciętej do kształtu konkretnego owocu. Przeciętna cytryna osiąga wymiar około metra. Ryan dekoruje swoje formy, przyszpilając do nich drobne koraliki. Są one wykonane z kamieni jubilerskich. Wśród nich znajdują się odmiany agatu, chryzoprazy, turmaliny. Inspiracją rzeźbiarki jest proces gnicia. Obserwuje ona kolejne stadia rozkładu owoców, analizuje ich kolor i zmieniającą się strukturę powierzchni. Na olbrzymich owocach odwzorowane są fragmenty pleśni. Ryan poprzez wykorzystanie szlachetnego materiału zmienia swoim owocom kontekst estetyczny. Autorka dostrzega w owocach ich sensy czysto malarskie. Używając niewielkich koralików, nawiązuje do idei puentylistycznej w malarstwie postimpresjonistycznym. Ponieważ rzeźby Ryan tworzone są z obserwacji, pojawiają się też na nich przedstawienia owadów. Żerujące na owocowym miąższu muchy są odwołaniem do tradycji sztuki XVII-wiecznej i przywołują na myśl martwe natury tego okresu. Ciekawym elementem założenia artystycznego Ryan jest tytuł, który nadała swoim pracom. Zły owoc to gnijący owoc, ale to jest także ten, którego należy się pozbyć. Inkrustowane powierzchnie cytryn, daktyli czy arbuzów przeczą tej teorii. Owoc zatem może być dopełnieniem znaczeniowym dzieła, jak przysłowiowa wisienka na torcie.
jest czymś wyjątkowym, szczególnym i drogocennym. Taką dekorację owocową umieścili na swoim popartowym moście Cosi van Bruchen i Chris Oldenburg. Wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium rzeźba znajduje się w Parku Miejskim w Minneapolis. Od 1988 roku jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów przestrzeni miejskiej. Artyści umieścili na ogromnej 9-metrowej łyżerce deserowej wisienkę. Rzeźba pełni też funkcję fontanny, a wylewająca się z wisienki woda nieustannie zwilża obiekt, podkreślając błyszczącą, odbijającą promienie słoneczne powierzchnię. Owoc na łyżeczce jest zabawą, jest przypomnieniem o przyjemnościach, jakie należy czerpać z życia i sztuki.